Cześć wszystkim, z tej strony Geralt. Dzisiaj to będzie taki wyjątkowy odcinek pod tytułem Odcinek degustacyjny. Pewnie się zapytacie dlaczego. Otóż razem z Ciri postanowiliśmy nakręcić taki film o tym, o daniach, które będziemy próbować i dzielić się swoimi wrażeniami. Być może jeszcze pojawi się jakaś taka osobna seria, zobaczymy. Tak czy siak. Jak pewnie też zdążyliście zauważyć, byłem dzisiaj u fryzjera. No tak, mam taką inną fryzurę. A tak to dzisiaj, co chciałbym wam zaprezentować, to takie bardzo lubiane przeze mnie danie i nie wiem, czy także przez kogoś z was, albo przez różną grupę osób. Makaron z pesto z bazylii. Możecie sobie zobaczyć. Tak to teraz wygląda. Znaczy tak ogólnie wygląda makaron z pesto. Makaron można dobierać jaki się chce. Ja akurat mam pełnoziarnisty świderki. No i oczywiście pesto z bazylii. Pesto z bazylii uwielbiam najbardziej. Bo wiem, że są różne rodzaje. Jest jeszcze na przykład pesto z pomidorów. Takie czerwone. Ale ja zdecydowanie bardziej lubię to pesto z bazylii, bo jest według mnie najlepsze. Dlatego też teraz spróbuję i oczywiście możecie się... Oczywiście wiecie, że ja już jem makaron z pesto już od dłuższego czasu, ale tak w ramach prezentacji spróbuję i powiem wam, czy mi smakuje, czy nie. Smak niezastąpiony. Polecam wam spróbować, bo naprawdę warto. Makaron z pesto z bazylii jest naprawdę przepyszny. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórym może to nie smakować, bo to wszystko, jak wiadomo, kwestia gustu. Ale czasami warto spróbować, bo naprawdę warto. To tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. No i teraz specjalnie Ciri podzieli się z wami swoimi przekonaniami na temat tej naprawdę wyjątkowej potrawy przepysznej. Także ja się już z wami żegnam. No i teraz wysłuchajcie opinii Ciri na ten temat. Ja oczywiście... Moja ocena jest oczywiście 10 na 10. Bywajcie. Witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj wam powiem, będzie degustacja makaronu z pesto, to co bardziej uwielbia Patryk. Ja mam jeszcze z dodatkiem papryki słodkiej. Nie za bardzo mi to wchodzi, bo ciągle mnie słyszę, czuję ten oliwę, która jest mdła. Mi się trufla przypomina, którą nienawidzę z dobie gniewa, nie chcę o tym gadać. I to więc naprawdę mi to nie smakuje, je ta oliwa, więc ją wylałam i zrobiłam sobie sama nowe. Więc teraz będzie degustacja tego, co tutaj zrobiłam. Bo już na laptopie próbowałam, więc niby mi smakuje, ale jeszcze mogę spróbować raz. Takie mdłe. Więc wam 2 na 10.